tym przedszkolu numer 178 imienia Kwiatów Polskich na osiedlu Orła Białego, pandemia koronawirusa wymusiła nowe procedury. Muszą się do nich dostosować przede wszystkim rodzice, którzy zaprowadzają lub odbierają dziecko z przedszkola. Każda grupa ma osobne wejście i osobne godziny od odbioru dziecka. Tak samo zaprowadzamy też. Muszę dziecko zaprowadzić między 6 a 7, bo potem nie wpuszczą. Jak po 7 przeprowadzę, to nie przyjmą dziecko. Nie? Ale nie wszędzie to wygląda tak sprawnie jak w tym przedszkolu. Do naszej redakcji rodzice wysyłają zdjęcia sporych kolejek, które tworzą się przed przedszkolami. Też jest właśnie kwestia jakby samych jakby technicznych uwarunkowań w przedszkolu. Bo nie wszystkie przedszkola mają możliwości, by dzieci były odbierane przy kilku wyjściach. Organizacja pracy placówki oczywiście jest w gestii dyrektora. Natomiast staramy się przedstawiać różnego rodzaju rozwiązania wypracowywane przez innych dyrektorów, przez inne placówki. Niektórzy dyrektorzy zdecydowali także, że tylko rodzice najmłodszych przedszkolaków mogą wejść do placówki. Choć jak przyznają sami rodzice, ich pomoc nie zawsze jest ich pociechą potrzebna. Radzisz sobie? Radzisz sobie. No, samodzielna jest już. Już wszystko mi zrobi, ma dużo, 5 lat prawie, prawda? No to jest wszystko w porządku. 4,5. Tak. Dlatego urzędnicy apelują, by uzbroić się przede wszystkim w cierpliwość. Warto także odprowadzić dziecko do przedszkola nieco wcześniej niż na ostatnią chwilę. Dyrektorzy z dużym wyprzedzeniem uprzedzali rodziców. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji funkcjonujemy. Apelowali o to, żeby niezależnie od zmiany sposobu funkcjonowania przedszkola, rodzice uwzględnili ten dodatkowy czas niezbędny niestety. W piątek urzędnicy z Wydziału Oświaty spotkają się z dyrektorami przedszkoli, by wypracować wspólne rozwiązania. Doświadczenie dyrektorów, gdzie nie ma kolejek, ma pomóc tym, gdzie problem występuje. Mateusz Mękina, Puls Dnia.